zakres, powiedzmy, rejon całej ulicy Wrzosowej, tam przejście dla pieszych, które jest na przystanek, w jedną, drugą stronę, bo wiemy, że największy ruch jest, mówimy o łowie dzieci, ale jest dorośli, wszyscy wysiadają na przystanku w kierunku powiedzmy do Wałbrzycha i przechodzą na Wrzosową w kierunku swoich zamieszkań do... Tam też może tak, idą przez drogę, gdzie nie ma przejścia, bo przejście jest tam cokolwiek. 20-40 metrów dalej, co prawda jest. Tam niestety w projekcie, bo to było i na poprzednim zebraniu, żeśmy to wnioskowali na etapie przebudowy teraz ulicy Chrzanowskiego. Niestety zarząd dróg powiatowych, bo cały czas jeszcze zarząd dróg powiatowych za tę drogę odpowiada, nie zgodził się na rozwiązanie i nie widział miejsca wstawienia tam przejścia, jakiegokolwiek przejścia na pieszych. Już nie mówię, czy z wysepką, bez, czy no, po prostu przejścia na pieszych tam. Powietrzem, projekt a wysepka jest. Przebudowa, autobusy stoją. No, przebudowa została wykonana na etapie projektu z zeszłego roku, który zresztą żeśmy pani składali, do niej też o tym rozmawiali. I w zeszłym roku już dwa lata temu nawet jak zakoszka powstała. Ja 24 lata jestem infalizmem. To jest bardzo sprawne, że chodziło aczkolwiek temat, któryśmy rozmawiali wcześniej. No projekt nas zrobił takim sprawnym, tak zostało wykonane zgodnie z projektem. No tak, nie będę wchodził. Drodzy Państwo, dobrze, czy są jeszcze uwagi? Nawet chciałbym poprosić o głosowanie zmiany przeznaczenia środków Funduszu Słowackiego i kwotę tą wolną 9166,16 groszy, żeby przeznaczyć z organizacji tych wydarzeń w ramach 800-lecia na zadanie doposażenie terenów zielonych, sportowych i rekreacyjnych w Osakowie. I tutaj między innymi właśnie te 6 groszy komponują i świetliki, i strojaki na rowery, to w ramach jednego, myślę, że w ramach jednej tutaj doposażenia tych naszych terenów, w ramach jednej dostawy te wszystkie elementy zostaną uwzględnione. Głosujemy, kto jest za taką zmianą rozdzielania środków Funduszu Słowackiego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Mogę się przepraszam osób? 36. Dobrze, to się zgadza. 33 były za, 2 przeciw i 1 wstrzymująca. Więc ja nie musimy powtarzać głosowania. Drodzy Państwo, i przejdziemy do kolejnego punktu rozpoznania środków Funduszu Słowackiego na rok 2025. I to jak pani wójt powiedziała, że tą pełną kwotę już 64 877,80 zł, która nam jako sołectwu już po tej korekcie przysługuje. Czyli to jest zwiększona te 3 001,80 zł, jak też porównywana do środków z zeszłego roku. W zeszłym roku to było 60 000 zł. I tutaj jest propozycja, aby 15 tysięcy przeznaczyć na organizację wydarzeń sołeckich wsi Osakowo, w tym kwestii spotkań integracyjnych mieszkańców, 6 876 zł upiększenie wsi Osakowo, co to wszelkiego rodzaju prace integracyjne, nasadzenia, uzupełnienia zieleni, bo jest też wymiana, i 40 tysięcy jest to doposażenie terenów zieleni sportowych i rekreacyjnych w Osakowie. I tutaj głównie na myśli byłoby teren przy Chrzanowskiego i wykonanie tego oświetlenia. Oświetlenie tego nazwa. I to oczywiście z panią wójt będę też rozmawiał, bo tak jak z poprzednim panem wójtem byliśmy powiedzmy tak wstępnie do wydania, w zasadzie jak powstaną latarnie, to od razu infrastruktura, jeżeli chodzi o przyłącze światłowodu do kamer, żeby taki monitoring był w Straży Gminnej. Wiem, że na chwilę mogą się pojawić głosy, że jak nie ma całodobowego nadzoru, to nie daje efektu. Przykład temu był taki, że pojawiły się kamery, pojawiła się możliwość identyfikacji sprawców, tych co powiedzmy, czy nawet jak tam przysiadują, jest pogląd, jest sygnał i czy policja Straży Gminnej jedzie na miejsce wieczorem i to może się przegoni. Czasami nawet spisze
czy wystawi mandat. Bądź też na podstawie, kiedy doszło do jakiejś dewastacji, na podstawie niektórego wyłoniono sprawców, którzy zostali ukarani, no jakby do tych zdarzeń, naruszenia tam prawa dochodzi bardzo sporadycznie, więc ten monitoring jest, mimo wszystko jest skuteczną skuteczne rozwiązanie. I tutaj z panem Wójtem na to rozmawiał, żeby to w ramach już jednego osiągnięcia, bo to tak naprawdę się wydaje, nie są wcale duże koszty, tym bardziej, że sieć mamy w jakimś stopniu dostosowane na sieć kamery, wiem, że na pewno są tak zwane wolne skorty, żeby można było rozbudować ten system kamer, który gmina Osychowa aktualnie posiada. Więc i te docelowo te wszystkie tereny, powiedzmy, gdzie przebywają nasze dzieci, gdzie dochodzi też do takich zdarzeń, dewastacji, powinny być objęte monitoringiem. Drodzy Państwo, to jest propozycja tych trzech zadań. Czy są tutaj jakieś jeszcze wnioski, pytania, uwagi do tego? Ja mam pytanie, co z tym odwodnieniem Kowaliowej i Makowej? To może tak, w sprawie bieżącej ten zakres, bo to jest inwestycja i powiedzmy gminna, to przez to gminna, ale gminna duża, która nie wiem na jakimś etapie rozliczenia, bo jeszcze wiem, że tam te urządzenia się montowali w ulicy Ziemiśnicy, które są teraz pokazane, że gminna chyba tam coś ci panowie robili, więc to za chwilkę w sprawie bieżącej. Do Funduszu Słowackiego, czy jakieś jeszcze propozycje, ewentualnie wnioski? A, właśnie, musimy. Bo to Panie Burmistrzu się podziała, bo tą kwotę, to na obniżenie wsi, to miało być przeznaczone, bo później te 3001 zł, które by były, więc to by była kwota 9877,80 groszy. No. Tu jest dużo takich zdarzeń, na przykład no tam akurat to było groszowe, to jest sprawa, ale mimo wszystko interwencja, gdzie doszło z tego upiększenia wsi, na przykład mieliśmy dwa miesiące temu taki incydent, że wszystkie donice czy stawy zostały powywracane, wrzucone do stawu, pogrywane kwiatki, więc żeby to szybko odbudować, to też no, wiadomo, firma przyjechała, zrobiła to następnego dnia z rana, co się dało uratować, uratowała, to co było zniszczone, uzupełniła, więc widzę takie działania z tego, co robione. Już w tym roku jeszcze to, co mamy uzupełnienie między innymi tuje, które tam z Wiedlu przy rondzie mają być uzupełnione. Panie ogrodniku też się postara, żeby takie te tuje żeby się komponowały do tego, co tam jest. To no, taka estetyzacja, powiedzmy, to się drobne niby sprawy, ale mimo wszystko i tak są kosztowne, bo to może zresztą sami wiemy, na jakiś tam krzew dzisiaj to też nie jest zadanie. Drodzy Państwo, czy są jakieś uwagi? To znaczy ja. Tak, też. Po ulicy Liniowej, po kilkunastu latach usłyszałem dobrą nowinę, że jednak tam za rok czy dwa lata latarnia będzie postawiona. To znaczy, jest taki harmonogram, który na pani do powiedzmy do tego aktualnego harmonogramu, ale na pewno on jest ujęty i on był jakby w tym sięgacze tak zwane. Ale z tego co wiem w urzędzie, to pracownicy na te drugie. Druga sprawa, sprawa Makowej czy Liliowej. Kiedyś jak się tam wprowadziliśmy, to warunek powiedzmy, żeby nam jakąkolwiek drogę zrobiono, to musieliśmy mieszkańcy Liliowej 1/3 wartości po prostu płacić do gminy, żeby postawiono, czy wyłożono chodniki. Znaczy się ulicę wydali, ale powiedziało, że to jest takie czasowe, że chcieliśmy, czy jest jakaś sprawa dogadania. Że to jest tak, to jest, myślę, że sprawa bieżąca, do tego też musimy, bo to jest na pewno przekracza znacznie możliwości naszego Funduszu Słowackiego, jeżeli chodzi o tego typu infrastrukturę. Cały drogi. Jedna drobna sprawa, ale ważna dla mieszkańców. Jest jakiś ktoś zostawił samochód na narożniku Makowej Liniowej i powiedzmy tam ciężar, jak śmieciara ma nawrócić, to po prostu doszło. Jestem akurat w kontakcie z pana żoną kilka razy, ja dzielnicowemu z Kosakowa zgłaszałem sprawę już
trzykrotnie miał coś zadziałać i mówił, że chodzi o zdarzenie, powiedzmy tam, związane z policją. To powiedział, że sprawdzi, czy w ogóle ma dostęp do tego pojazdu, a jak ja poprosiłem, żeby po prostu w ramach swoich działań operacyjnych i tak dalej obserwowali pojazd w bezpieczne miejsce, a nie że tutaj ogranicza na pewno komunikację ruch. Jeżeli będzie niezważenie, dają na to teraz jakieś potrzebne drożność drogi PPOŚ, no to niestety mamy mocno przez ten pojazd utrudniony. Więc to tak argumentowałem dzielnicowemu naszemu, więc już to trzy razy na przyłudze nie spotkałem. Ale to jest jako sprawę bieżącą, proszę, tego typu kwestii. Okay. Proszę bardzo. Mam takie pytanie, bo w budżecie to wyposażenie terenu zielonego, tak? Tak. Ostatnio tutaj było powiedziane, że budżet wzrostu się troszeczkę zwiększył. Tutaj mówimy o skyparkach, mówimy o rozbudowie placu zabaw. Czy nie można było rozważyć kwestii zamontowania AED przenośnego na budynku straży, przy tym placu zabaw, przy głównej ulicy, przy głównym skrzyżowaniu, żeby było ogólnodostępne AED z budżetu sowieckiego do dyspozycji ludzi, tak, jeżeli coś się stanie na sytuacji. Dobra, to może... Koszt takiego AED jest około 5,5 tysiąca. Ile? 5,5. Od 5,5. To jest... Aha. Tak, ale to było dostępne, że nie tam zewnątrz. Teraz rozmawiamy o roku 2025 i tej kwocie 64
1877 zł. 80 i to jest pełna kwota, która, dodamy, tak wychodzi, tak, 64,877,80. Więc pełna kwota, jaką mamy według tego nowego podziału z 14 października, który otrzymaliśmy. Października, przepraszam, sierpnia. Dobrze, drodzy Państwo, myślę tutaj, panie Wójcie, odpowiedziałem, że to zmiana to była poprzednia, a teraz mówimy o tej kwocie 64,877,80. Tak, rok 2025, przyszły rok. Drodzy Państwo, głosujemy nad rozdysponowaniem środków. A czemu nie możemy, przepraszam, przegłosować propozycji tutaj tego pana odnośnie tego AED, żeby to jest, będzie w tym Powiedział, że się zastanowi, postaram się, a nie... Nie, ale my mówi... Naczelnik OSP zostawił temu też na pewno osobiście informacje na jakim jest etapie i jeżeli mamy się uda, jeżeli się nie udało, to dlaczego nie, nie wiem, ale to jest pierwszy kolejności tam z początku przyszłego roku, żeby to zrealizować. Zatem głosujemy nad podjęciem tutaj rozdysponowania środków Funduszu Socjalnego na rok 2025. A te trzy zadania w tych kwotach, jak już wcześniej wymieniałem i głosujemy poprzez podniesienie ręki, kto z Państwa jest za takim rozdysponowaniem środków Funduszu Słowackiego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bo pani była za, to było tak dobrze. No to 36 jednogłośnie. Tej pani wcześniej liczyłem. Nie, 36 za jednogłośnie. Tak rozdysponowanie. Teraz przechodzimy do spraw bieżących. To jest bardzo w tych sprawach bieżących już wspomniany skatepark, to wiemy, to oczywiście lepszemy. Kwestia nowych kroków ustanawiających te zmiany organizacji ruchu. Tak, dobrze, proszę bardzo, to jest te tematy, które tu mówiliśmy, to też zapisaliśmy i też będą ujęte w sprawie bieżące, żeby nam się tam w protokole to jakby było to było poruszane na dzisiejszym zabraniu. Ja będę miał pana takie pytanie. Też pytanie jest między innymi do nawiązujące do Złoty Piastów. Była jakaś wizualizacja przesłana przez poprzedniego wójta pana Marcina Mańka odnośnie ma wyglądać kształt tej drogi poprzez Alasową i Złotowiaski. Ja bym chciał się dowiedzieć o lokalizacji przystanków, ponieważ lokalizacja przystanków, która została przedstawiona przez poprzednie władze, no nie jest zbyt, że tak powiem, fortunnie zlokalizowana. Jeden jest przy stadionie OK, a natomiast przydałby się też drugi, ponieważ całe centrum Złotych Piastów jest w okolicach Ronda. Więc prosiłbym o analizę tej sytuacji oraz sprawdzenie, jak to będzie wyglądało i co za tym idzie też, jak będzie przebiegała trasa stopniowa. Nie wiem, czy to jest jeszcze na tą chwilę, to jesteśmy w falach projektów, natomiast miałbyś konsultacje społeczne, miałbyś spotkania, mamy panią gminę Kosakowo. Mam nadzieję, że ten punkt będzie, że tak powiem, poruszony i analizowany. Ponieważ no, tu się, że tak powiem, ważą losy całego osiedla Złoty Piaski, które no, nie oszukuje się rozrasta. To jest najpierwsze pytanie. Drugie pytanie. Wszystkie większe aglomeracje, większe osiedla posiadają paczkomat. Ja ze swojej strony próbowałem to w jakiś sposób rozgręcić. Niestety no, jest to, można powiedzieć, dosyć skomplikowane. Prosiłbym, aby gminy, jeżeli mamy tutaj wójta gminy Kosakowa, jest tam kawałek terenu gminnego, ale ten paczkomat się tam znalazł. Jest to dodatkowy dochód, jakby nie patrzeć, dla gminy. Trzeci punkt, który jeszcze bym chciał, nie mamy wójta gminy Kosakowo, a jakby to jest też taka sytuacja taka. Mamy tylko i wyłącznie dwa autobusy.
I chciałbym się dowiedzieć, co tej gminie, co w tej sprawie wód gminy Kasaprowa ma zamiar zrobić. Obiecał gminę rozszerzenie gmin, jakby komunikacji, siatki połączeń, w ogóle wielkie, że tak powiem, inwestycje. Prosimy o chociaż jedno, dwa więcej połączenia autobusów nocnych. Więcej wniosków nie ma. Dziękuję ślicznie. Ostatnie połączenie do gminy nocnej jest o godzinie 1:00. Druga, trzecia nie ma. Nie dostaniemy się po prostu z Gdyni chociażby do tej gminy. Potem już mamy poranne od 4:00 rano, więc no, chociaż dwa połączenia dodatkowe co godzinę by się przydało. Czy mogę pana zapytać, jeżeli chodzi o kwestię Złotych Piasków, bo pan mówił właśnie o lokalizacji przystanku. Powiedział pan, że przestawianie jakby na Złotych Piaskach jest ok na lokalizację, ale pozostałe one są nieidealne. Czy mógłby pan jakby powiedzieć? Nie wiadomo, bo nie ma tych przystanków, bo pan wójt gminy Kasakowa poprzednio Marcin Majek przesłał taką mapkę, z której za bardzo dużo nie wynika. Wiem, że na pewno jest ma być jeden przy stadionie, natomiast no, przy stadionie tam nie ma żadnej aglomeracji. Przystanek na Lubczykowej, który aktualnie jest lokalizowany na Zabiskiarstwach, ma zostać zlikwidowany. A tam jest praktycznie całe centrum, Złotych Piasków. Bo ten wylot, tak, z Lubczykowa ma być ulicą ślepą, zamkniętą. Więc to kwestia... Bo przy projekcie, tej projektam wówczas to jeszcze była ulica Rudzka pod drogą wojewódzką, nie wyrazili zgody na tak gęste lokalizacje skrzyżowań, więc Lubczykową wykluczyli w ogóle z, powiedzmy, ze skrzyżowania i Złote Piaski i Aloesowa, te dwa skrzyżowania miały być utworzone. Autobus, z tego co wiem, tutaj były rozmowy i analizy też przez ZKM były wykonywane, miałby jechać ulicą Rudzką, wjeżdżać na, jak jedziemy w kierunku Machaliny, tak? Wjeżdża w Złote Piaski i podąża przez całe Złote Piaski aż do mostów i na tej pierwszej poprzecznej, to Świerkowa, czy jaka to jest ulica, pierwsza w mostach, od razu zarówno lewo do Cynamonowej, kolejna. Nie tam by ją skręcać i jechać do mostu, bądź też rozważane, że jeżeli będzie wykonana Cynamonowa, bo to już było na etapie, gdzie Cynamonowa była, to dalej jeszcze wymaga najpierw wybudowania tego zakresu, żeby ona była w pełni przejezdna i wtedy ZKM na pewno będzie gdzieś to analizował. To też są rozmowy z ZKM. To nie jest tak, że my też chcemy. Wiadomo, że gmina w dużej mierze przede wszystkim płaci. Tak? Za każdy wóz do kilometr, każdy kurs to są koszty, ale te rozmowy też są i ZKM to bada i rekomenduje gminie jakieś tam rozwiązania. I wiem, że z autobusami nocnymi kiedyś one były zwiększone do większej ilości, a później było wozi powietrze, jednak dwie, trzy osoby. Są linie nierentowne i zostały zlikwidowane. Sam ZKM nawet to narzucał, rekomendował tak dalej i koszty z tym związane, bo to każdy może mieć kurs, wszystko jest policzone ZKM, bo finalnie gmina na terenie gminy, za prawie wszystkie autobusy, tam z wyjątkiem jakichś odcinków linii 105, tak dalej, to gmina tak naprawdę ponosi koszty. Ja tylko chciałbym tutaj jeszcze nawiązać właśnie do tego pierwszego punktu, bo już na etapie projektowania tych ulic są chyba tam jakieś projektowane zatoczki, nie wiem czy ta ulica będzie posiadała zatoczki, więc w tym momencie już jesteśmy w stanie przecież przewidzieć, że gdzie będzie mniej więcej przystanek, a więc jeżeli jak ja patrzę w tej chwili na Google Maps i jeżeli ten autobus ma wjeżdżać na, tak na Olesową, rzeczy jako... Nie. Złote Piaski ma przejeżdżać przez całe osiedle, taki był zamysł, to było rozmowy, bo to skrzyżowanie będzie też przebudowane z Złote Piaski na tyle, że ten autobus w tą stronę zakręci w prawo. I tak samo zjadł z Mechalinek będzie wjeżdżał, przejeżdżał przez całe osiedle, przez całą ulicę Złote Piaski. Czyli będzie jechać przez Złote Piaski. Taki był zamysł, jak były rozmowy, ale to były rozmowy jeszcze z zeszłego roku gdzieś, jak było, że będzie, bo to było na etapie, jakbyśmy rozmawiali o teraz, żeby puścić każdy autobus od linii 105 przez Złote Piaski, że docelowa inwestycja całego układu Złote Piaski powstanie, to autobus będzie miał całą ulicę Złote Piaski aż do mostu i wtedy skręcał w ulicę Leśną, gdyż jeszcze rozważali tam coś, to by wymagało przebudowy w jakimś małym stopniu ulicy Ogrodowej, więc raczej w tym kierunku nie chcieli, żeby wracał na ulicę Leśną i do Mechlinek po prostu. Czy to będzie Cynamonowa, to będzie, jak będzie wykonana w pełni, czy to będzie kolejna, ale chyba ta kolejna w mostach była rozważana. Jako dobrze, to wiem, że w jakiej okolicy będzie tamten przystanek, ale przy wjeździe na Złote Piaski w takim razie, czy można też zlokalizować? Znaczy, na pewno, że Lubczykowa jest jakby taka domyślna i teraz ludzie, którzy szli
wiadomo, no przyzwyczajenie jest naturą ludzką, więc ci ludzie, którzy pójdą na przystanek, ale jak oni chcą, gdzie jest przystanek, chcieliby jednak, żeby w tych okolicach znaleźć przystanek, bo nie patrzeć, tam się znajduje centrum Złotych Piastów. Tak, jest, ale najbardziej, co najmniej dwa, nawet trzy przystanki, patrząc jak do leśnia. Właśnie, że uzupełniając przystanek wcześniej, jest lokalizowany przy cmentarzu. A od cmentarza na Złotych Piaskach ani nie będziemy, nie ma chodnika, nie ma oświetlenia, nie ma przejścia. Więc nas się prosi o zlokalizowanie pierwszego przystanku zaraz przy wieży na Złotych Piaskach. A później kolejny przy granicy z mostem. No, to celowo będzie przejeżdżał przez całe Złote Piaski, to naprawdę będziemy w te wszystkie ulice po kolei. Szafranowa, Tymiankowa, Bazyliowa, Anżowa, Arzolowowa i będzie miał te przystanki. Dwa przystanki na początku, na końcu byłoby ile się. Myślę, że na to się, ja też pozwolę sobie pójść do tego etapu inwestycji, pewnie będzie miał już ten projekt, ten mapy, bo wizualizacja nam, że tak powiem, też wszystkiego nie pokaże, bo wizualizacja tak, nasza. Ale już jesteśmy, że tak powiem, na ten temat, czy to mamy na gminę Kosakowo, a nie wiemy też, kiedy będzie jakieś zebranie, takie typowo Kosakowo całej gminy. A jest jakby też temat, no jakby nie patrzeć na naszego sołectwa i mieszkańca jesteśmy sołectwa, to pierwsza jakby dla nas paląca informacja jest, była odnośnie właśnie co dalej z tą rozbudową Złotych Piastów, nie? Tym bardziej co na tym idzie komunikacji, nie? Na Złotych Piastów. A czy w takim razie przybliżane terminy są znane, kiedy powstanie ten ciąg komunikacyjny? Tak, jeżeli chodzi właśnie o generalnie są na Złotych Piaskach, to ona można powiedzieć, że jest dosyć droga. Znaczy jest to naturalne, że jest droga, bo miałaby kosztować około 12-14 milionów złotych i generalnie jakby jesteśmy na takim etapie, że pod koniec lipca otrzymaliśmy sygnał, że można zgłaszać wnioski do rządowego programu budowy dróg. Tak więc właśnie Złote Piaski zostały tutaj zgłoszone. Zobaczymy, czy uda się zgłosić od razu jakby całość tego projektu, jakby taka intencja już. Nawet w poprzedniej kadencji, poprzedni wójt miał taki zamysł, żeby podzielić to na dwa etapy, jeżeli chodzi o budowę dróg właśnie na Złotych Piaskach i ja uważam, że to był dobry kierunek, więc jakby będę to kontynuować, żeby to była budowa dwuetapowa. Najpierw właśnie te drogi, które prowadzą, można powiedzieć, jako kontynuacja od ulicy Rzemieślniczej aż do samego końca Złotych Piasków, bo chodzi generalnie o, też o poprowadzenie odwodnienia, które będzie odbierało te wody, które spływają właśnie tutaj od strony Suchego Dworu, idąc tutaj w dół, czyli te pobórze Kosakowo, Złote Piaski. I w związku z tym jest to jakby, można powiedzieć, strategiczny kierunek, żeby te wody mogły być odprowadzone, bo oczywiście cała inwestycja przewiduje odwodnienie, czyli nie tylko drogi, ale też chodniki, na pewnych odcinkach również drogę rowerową, ale odwodnienie jest niezwykle ważne, co widzieliśmy właśnie w Lutz, kiedy były te olbrzymie ulewy. Tak, tak więc jakby ten projekt będzie zgłaszany, termin mamy bodajże do 26 sierpnia, tak więc referat inwestycji już też taką dyspozycję dostał, że właśnie to te miasto miało być wygłoszone. Też myślimy, jak sobie po sąsiedzku, jeżeli chodzi o ulicę Sadamkową, też miała to być zgłoszona właśnie do tego projektu. Jeżeli chodzi o przystanki, to jak najbardziej przyjmuję ten wniosek. Jeżeli będzie możliwość właśnie tutaj zmodyfikowania albo nawet jeszcze przesłania Państwu do konsultacji, to jak najbardziej poprzez Pana Sołtysa, w jaki sposób dotrzemy, żeby też uzyskać od Państwa wskazówki, gdzie najlepiej te przystanki umieścić. No to robiąc inwestycje, przystanki potem się okazują strategiczną kwestią, bo jeżeli się ich nie przewidzi, a potem chcemy je przenieść albo nie dobudować, no to się okazuje, że są duże problemy. Tak jak aktualnie mamy na ulicy Królnej Paskę, gdzie próbujemy dołożyć przystanki. I jak się okazuje, wcale nie jest to takie proste, jak by się wydawało. Bo a po przewidzu, nie? Dokładnie, też jakby lepiej od razu coś zrobić dobrze, niż potem zmienić. Więc jeżeli